tvpodkarpacie.pl. W meczu 20. kolejki rozgrywek klasy B drużyna Starna Wydolna i podejmowała na własnym stadionie zespół z Rymanowa Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów drugiej części spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Ej, nawet go nie ma! Piękne było! To było piękne! Petarda! No już od jakiegoś czasu, od kilku sezonów drużyna chce awansować do klasy A, już za dużo pracy wykonał mój poprzednik, trener Maciej Bukłat, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No na początku zaczęliśmy może troszkę pod presją, może troszkę jeszcze się pewne sprawy nie kleiły z meczu na mecz, gramy coraz lepiej. Procentuje praca wykonana na treningach, także myślę, że będą wyniki, myślę, że uda się osiągnąć cel, czyli awans na klasy. Mogło być dobrze, ale mówię, proste błędy w obronie z racji tego, że gramy też z zespołem, który ma 17-18 lat. Dzisiaj w tej lidze, w której się uczymy, bo jesteśmy tutaj też pierwszy raz i tak dalej, nie wiemy do końca, jak te też zespoły wszystkie grają, ale mówię, no zapłaciliśmy też cenę młodości, gdy z większością zespołów, z którymi tutaj gram, no to wiadomo, że średnia wieku jest w granicach 30 lat. Mówię, u mnie jest 16, nawet tutaj w drużynie Tarnawy, no takich chłopaków w wieku 18-19 lat to było chyba w pierwszym składzie, nie wiem nawet ilu, prawda? Także no mówię, szkoda, że nie udało się tutaj minimum zremisować, bo chcieliśmy na pewno tutaj zremisować, no ale trudno, trzeba wziąć się do roboty i w następnym meczu mamy bardzo ważny u siebie z Rzepedzią. Wszyscy mam nadzieję, że już będą i tak dalej i spokojnie powalczymy o to, żeby w następnym meczu zdobyć komplet punktów. To wygramy! Tarnawa! To! Tarnawa! To! Tarnawa! 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 Do boju! Do boju! Do boju! RKS! TVPodkarpacie.pl